wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich zawodników, ich rodziców, sympatyków Klubu Sportowego Polonia Środa Wielkopolska na corocznym spotkaniu opłatkowym sekcji piłki nożnej. I o głos proszę prezesa naszego klubu, pana Rafała Ratajczaka. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja w imieniu zawodników i zarządu klubu witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu pana burmistrza Wojciecha Ziemkowskiego. Witamy także bardzo gorąco i serdecznie pana starostę, pana Tomasza Pawlickiego. Oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Piotra Mielocha. Witam oczywiście wszystkich przedstawicieli firm, sponsorów naszego klubu. Powitajmy ich serdecznie i gorąco. Witam bardzo serdecznie zawodników, trenerów, moich kolegów z zarządu, no i rodziców i wszystkich sympatyków sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego Polonia. Jest mi niezmiernie miło, że bodajże już po raz piąty możemy się tak uroczysty sposób spotkać. Postaramy się tą część oficjalną zrobić jak najkrótszą. Chciałbym tylko powiedzieć, że w międzyczasie przed tym dzisiejszym spotkaniem odbyły się spotkania ze wszystkimi zespołami drużyn młodzieżowych, na których trenerzy podsumowali osiągnięcia chłopców, ale także i naszych pięknych dziewczyn. Chciałbym tylko dzisiaj uroczyście wymienić tych zawodników, którzy z tych drużyn zostali wyróżnieni. Zostali wyróżnieni ci piłkarze i piłkarki, którzy mieli najlepszą frekwencję na boiskach. Na treningach, przepraszam. Z rocznika 2003 z naszych najmłodszych chłopców wyróżnieni zostali Wiktor Król, Olek Kluczyński, Marek Dolata, Kacper Cyka, Filip Puroliczek i Tomasz Norkiewicz. Gratulacje. Z zespołu Orlików w roczniku 2002 najlepszą frekwencją mogli się pochwalić Jędrzej Grześkowiak, Filip Michalak, Maciej Szafrański, Adam Białkowski i Janek Mazur. Gratuluję. W drużynie młodzików, która składa się z chłopców z dwóch roczników 2000-2001, najlepszą frekwencją mogą się pochwalić Łukasz Spychała, Grzegorz Małolepszy, Bartosz Bartkowiak, Jakub Maliński i Wojciech Łuczak. W naszej sekcji jest piękna drużyna pięknych dziewcząt, trenowana przez pana Andrzeja Ziaję. I tutaj najlepszą frekwencją cieszyły się takie zawodniczki jak Agnieszka Szafran, Sylwia Jędrzejczak, Emilia Krajewska, Anna Regulska, Judyta Pasternak oraz Daria Sroczyńska. Gratuluję. Drużyna juniorów młodszych chłopców to są chłopcy z roczników 95-6-7 i tutaj zdecydowanie najczęściej na zajęciach bywali Szymon Grzelak, Maciej Polody, Karol Witucki, Karol Kaźmierczak oraz Bartosz Kurasiak. Pominąłem jeszcze chłopców z rocznika 98-99, to są bramkarze i tutaj wyróżnieni zostali Szymon Chudy, Dawid Machajewski, Adam Grabowski, Jakub Chmielewski i Piotr Skrobosiński. Z drużyn młodzieżowych została nam jeszcze jedna drużyna, drużyna juniorów starszych, to są już zawodnicy, którzy mają także występy w zespole seniorskim. A tutaj najlepszą frekwencją z tych najstarszych chłopców cieszą się Kamil Kudła, Przemysław Pieczak, Arkadiusz Pawlak, Tomasz Kostecki i Dominik Baziur. Gratuluję.
szersze omówienie działalności tych zespołów, tak jak powiedziałem, było na spotkaniach wcześniejszych. Jest mi niezmiernie jeszcze raz cieszyć się, że jesteśmy tak ogromną grupą. Jesteśmy sekcją piłki nożnej. Nie ma takiej restauracji w Środzie, w której mogłaby się zmieścić cała drużyna klubu sportowego Polonia Środa, gdyż w naszym klubie są jeszcze koledzy z piłki ręcznej i hokeja na trawie. Także póki co spotykamy się osobno. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się wspólnie na takiej wigilii, ale chyba wynajmiemy wtedy całą halę sportową, bo inaczej nie ma możliwości, żebyśmy się mogli spotkać. Mijający rok był na pewno bardzo ważnym w historii naszego klubu. Wiadomo, że dla wszystkich kibiców, dla wszystkich działaczy, także dla władz miasta bardzo ważny jest wynik pierwszej drużyny. Tutaj nasz zespół powrócił, powiedzmy, na właściwe miejsce i na to miejsce, które kiedyś już mieliśmy. Jesteśmy w trzeciej lidze. To była wielka, wielka radość dla kibiców, dla zespołu i też wielka chęć do trenowania dla tych najmłodszych chłopców, którzy mozolnie, dzień w dzień, przy pogodzie i przy niepogodzie trenują, aby kiedyś zostać piłkarzem drużyny seniorów i w obecności tak znakomitej ilości kibiców wyjść na murawę i reprezentować nasze miasto. Mam nadzieję, że wszystkim wam kiedyś, wszyscy dostąpicie takiego zaszczytu, żeby występować w pierwszej drużynie Polonii. Ja ze swojej strony życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo panu prezesowi i o zabranie głosu poproszę starostę Średzkiego, pana Tomasza Pawlickiego. Szanowni państwo, ja króciutko, bo tu już tam pan prezes mówił, że jak najkrócej, żeby ta część oficjalna trwała. A więc wszystkim gratuluję przede wszystkim uczestnictwa, bo wielokrotnie już to powtarzam, ale zawsze udział jest najważniejszy. Życzę tym wszystkim tu najmniejszym, aby faktycznie rośli w siłę i chociaż w przyszłym roku Mistrzostwa Europy w Polsce, wy już pewnie w Polsce nie zagracie, bo pewnie tak wnet Mistrzostw Europy w najbliższym czasie nie będzie. Ale życzę, że niezależnie od tego, gdzie się odbędą, to żebyście godnie reprezentowali i mieli szansę, tak jak wielu tu sportowców ze Środy, nie w piłce nożnej co prawda, ale reprezentowali nasz powiat na imprezach rangi światowej, a rodzicom wytrwałości w wychowaniu tej młodzieży, zawodnikom starszym awansu do kolejnych lig, a prywatnie to zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu staroście. Jeszcze o zabranie głosu poproszę burmistrza naszego miasta, pana Wojciecha Ziętkowskiego. Myślałem, że jak starosta już na to w Wrocławiu, to już burmistrz będzie miał odpuszczone. Drodzy moi mili kochani, bracia i siostry, tak, o, mogę tak zacząć, bo w sumie zapominamy, że podsumowujemy sportowy sezon, bardzo ważny. Wyniki, no można powiedzieć, że tylko chylić czoła. Jest to ogromny wysiłek was wszystkich zgromadzonych, od prezesa oczywiście zaczynając, poprzez trenerów, rodziców, waszych przyjaciół, kolegów, bo wszyscy cały rok ciężko na to pracowaliście, że słowo Polonia, Polonia, Polska, a do tego z przypiskiem Środa, Środa Wielkopolska, na pewno gościło na łamach i prasy, ale też i radia, i telewizji, bo te sukcesy pierwszej drużyny, które później jeszcze zostały podkreślone tym wspaniałym wejściem jako Beniaminek do trzeciej ligi i kończy kolejkę jesienną na trzeciej pozycji, chyba się nie mylę. To jest po prostu coś niebywałego. Drodzy państwo, żeby również nie przedłużać. Do tego, że macie te wspaniałe, młode, prężne, zwinne ciała, jest potrzebna praca i duch. I ten duch za kilka dni będziemy właśnie tego ducha
witać naszego Zbawiciela i żeby On na przyszły rok dał wam siłę do tego, żebyście wytrwali w tym, co jest dla zawodnika najważniejsze, że trzeba walczyć do końca, nie poddawać się. Trzeba wylać z siebie dużo potu, czasami zaboli, są kontuzje, a żeby ten duch wam dobry błogosławił na ten nowy rok, żeby wszystko się wam dobrze układało, żebyście oczywiście nie tylko na niwie sportowej, bo wielu z was, właściwie prawie tak jak patrzę na wasze twarzyczki, to większość, zdecydowana większość jeszcze chodzi do szkoły, żeby wam się wiodło w szkole. Innym wszystkim oczywiście nie zapominajmy o tym, że sponsorzy, bo prawie że pominąłem, bez was również, drodzy sponsorzy, i do was kieruję te słowa z podziękowaniem, ażeby w waszych firmach się dobrze wiodło i ten dobry duch pozwalał na to, żebyście Polonii mogli pomóc jeszcze chętniej i więcej. Także wszystkiego dobrego, gratuluję serdecznie, życzę, żeby wam się dobrze wiodło, wesołych, dobrych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękujemy panu burmistrzowi, jeszcze tutaj do nas poproszę i pana starostę, i pana burmistrza tutaj do nas bliżej, bo teraz jeszcze będzie okazja, aby nagrodzić seniorów, których już parokrotnie tutaj przywoływaliśmy. Ja przypomnę, że na naszym profilu facebookowym prowadziliśmy sondę na najlepszego piłkarza rundy jesiennej i zdecydowanie tą sondę wygrał jeden piłkarz, ale zaczniemy od piątego miejsca, żeby podtrzymać państwa jeszcze trochę niepewności. Na piątym miejscu z 6 głosami znalazł się Krzysztof Błędkowski. Zapraszamy tutaj na nas. Na czwartym miejscu również z 6 głosami znalazł się Tomasz Bekas. Ex aequo na drugim, trzecim miejscu znalazło się 2 piłkarzy. Poproszę tutaj do nas 32 głosami. Byli to Michał Stańczyk i Maciej Gędek. I teraz ten, który okazał się najlepszy zdaniem naszych sympatyków, podpora linii defensywnej Polonii Środa, jego rajdy wielokrotnie zachwycały, podania otwierały napastnikom drogę do bramki, Paweł Przybyłek. Zakończymy taką oficjalną, galową część. Zapraszam do podzielenia się wspólnego opłatkiem i do wspólnego biesiadowania.